Gdzie jest moje dziecko? To proste pytanie. Gdybyś znalazła prezent ukryty w szafce, zajrzałabyś do niego? Nie wiem, doktorze. Lubię niespodzianki, ale muszę pomalować ściany. Mają być różowe czy niebieskie? Już i tak długo czekałaś. Zaczekaj jeszcze 2 tygodnie. To za długo. Chcę wiedzieć. Różowe. A więc to dziewczynka. O mój Boże. Dziewczynka. Długość i waga w normie. Waży około 6 funtów. Masz zawrot albo bóle głowy? Tak. Czemu? Masz za wysokie ciśnienie. Ciągle tyle pracujesz? Jak szalona. Staram się zamknąć wszystkie sprawy, zanim przejdę na urlop macierzyński. Boli. Trochę. Powinnam się martwić. Przy wysokim ciśnieniu może dojść do toksemii. Trzeba nad tym czuwać. Kiedy idziesz na zwolnienie? Pod koniec tygodnia. Musimy monitorować twoją ciążę. Możesz przyjść jutro? Nie dam rady. Muszę przygotować prezentację dla ważnego klienta. Jeśli nas wybierze, jutro będę miała pełne ręce roboty. Dam ci adres strony www, na której można się zarejestrować do szpitalnego programu prenatalnego. Może przyślą do ciebie w weekend pielęgniarkę. Jeśli nie, przyjdź do mnie w poniedziałek rano. Zalecenie lekarza. Tak jest. Dziękuję. Dzieło tworzenia może być cennym doświadczeniem, ale nie da się uniknąć też trudności. Jeśli chcemy, żeby wasza firma stała się ważnym graczem w branży przewozowej na całym świecie, musimy ostro uderzyć i nie pozwolić im się wodzić za nos. Chwilowo sprzyja im szczęście, ale szybko ich wypchniemy. Musimy postawić na długoterminową kampanię. Myślisz, że uda nam się od razu posłać ich na deski? Jesteśmy fanami boksu, ale to stara szkoła. Ja wolę finezję i strategię. Uwielbiam boks wagi ciężkiej i pancerów, którzy wygrywają przez nokaut. Jesteś tego pewien? Duży ring nie sprzyja pancerom. Mój ojciec był dziennikarzem sportowym. Dorastałam w uwielbieniu dla Ali'ego. Mów dalej. Jesteś najlepszy na wschodnim wybrzeżu, ale mówimy o rynku globalnym. Musisz skupić się na wymianie lżejszych ciosów, żeby wyjść na prowadzenie. A więc twierdzisz, że to nie moja klasa wagowa? Mówię tylko, że potrzebny jest odpowiedni dystans. Musisz zainwestować pokaźną kwotę, żeby stworzyć lidera na rynku. I co powiedzieli? Royce Clayton to mój bliski przyjaciel. Naprawdę wierzysz, że ma szansę wygrać z większymi rywalami? Tak. Czemu? Bo inne firmy też mają słabe strony. Bo statystyki podają, że rynek na to pozwala. Bo to dla niego korzystne. Jeśli zawiedziemy, firma o 30-letniej tradycji pójdzie na dno. 2000 pracowników straci pracę, ja stracę przyjaciela. A więc dostaliśmy to zlecenie? W tej chwili firma Clayton Shipping jest reprezentowana przez naszą agencję reklamową. Wspaniale! A właściwie przez starszego wiceprezesa, Jenna Davis. Moje gratulacje. Bardzo dziękuję. Wiem, jak ciężko pracowałaś nad tym projektem. Nie skarżę się. Jako starszy wiceprezes będziesz miała jeszcze więcej obowiązków. Jestem do dyspozycji dzień i noc. Zapytam cię o to wprost. Jesteś pewna, że podołasz? Panie Walters, mów mi Don. Wiem, że zatrudnił mnie pan, nie wiedząc, że urodzę dziecko. Dla mnie to też była niespodzianka, ale nie zawiodę pana. Proszę mi wierzyć. Świetnie.
Ma jakiś problem? Rose? Tak. Uważa, że ukradłaś jej awans. Moje gratulacje. Dzięki. Teraz zacznie się prawdziwa praca. Dasz się dziś wieczorem namówić na pizzę? Nie mogę. Kelly ma dziś występ. Rzeczywiście. Mam to zapisane w kalendarzu. Gdzie ja mam głowę? Co powiedział lekarz? Wszystko w porządku, ale mam wiele przygotowań. Zawsze marzyłam o takiej pracy. Jak to mówią, ostrożnie z życzeniami. Nie wiem, jak sobie poradzę z wychowaniem dziecka i utrzymaniem mieszkania. Kiepsko to przemyślałam. Poradzisz sobie. Matki potrafią wiele. Dzięki, że we mnie wierzysz. Zebranie zostało przesunięte, więc mam chwilkę dla siebie. Wyskoczę kupić trochę rzeczy dla dziecka. Pamiętaj o umowach. Dzwonię z firmy telefonicznej. Oferujemy wspaniały pakiet po niskiej cenie. Jenna, mówi Tom. Minęło trochę czasu, ale ciągle o tobie myślę. Co porabiasz? Gdzie pracujesz? Mam nadzieję, że jesteś szczęśliwa. Zadzwoń do mnie, jak znajdziesz chwilkę. Szkoda, że cię nie zastałem. Słucham. Jenna Davis? Tak. Mówi Lynn Mallory. Reprezentuję program prenatalny. Dziękuję za telefon. Skierował mnie do was dr Morris. Odwiedzacie pacjentki w domu? Nasz program opiera się na wizytach domowych. Mamy szeroką ofertę. Czemu doktor panią do nas skierował? Mam podwyższone ciśnienie. Chętnie pomożemy. Doradzimy też w sprawie diety i odżywiania. Kiedy jest pani dostępna? W sobotę maluję. Może być niedziela? Oczywiście. O 12? Dobrze, dziękuję. Do zobaczenia. Zaczekaj, mam drugi telefon. Słucham. Tom? Jenna. Zaczekaj. Dzwonię nie w porę. Muszę zakończyć drugą rozmowę. Oddzwonię do ciebie. Co słychać? Jak zawsze, dużo pracy. Nowa praca cię pochłonęła. Uwielbiam ją. Właśnie awansowałam na starszego wiceprezesa. Moje gratulacje. Jak ci się podoba miasto? Niewiele widziałam, praktycznie mieszkam w biurze. To niedobrze, nie można żyć tylko pracą. Daj spokój, ty pewnie siedzisz teraz w szlafroku i piszesz artykuł do gazety. Przyznaję się do winy. Sporo myślałem. Naprawdę? Tak. O czym? O nas. Naprawdę? Jesteś zaskoczona? Zaczekaj, dzwoni komórka. Musisz odebrać? Przykro mi. Zadzwonię do ciebie później. Jasne. Uważaj na siebie. Moje gratulacje. Dzięki. Bye.
Witaj, Madeline. To ja, twoja mama. Już niedługo przyjdziesz na świat, więc pomyślałam, że oprowadzę cię po twoim domu. To twój pokój, jeszcze nie wykończony. Cholera. Zaraz otwieram. Chwileczkę. Idę. Ty musisz być Lynn. Zdradził mnie mój uniform? Tak, wejdź. Napijesz się kawy? Jeszcze jedna filiżanka i będę chodzić po ścianach. Robiono ci już kiedyś test niestresowy? Miałam 18 lat. Będę musiała pobrać ci krew. Nie ma problemu. Zajmie nam to 20 minut. Skąd jesteś? Z Columbus, a ty? Nie zgadniesz. Army brat. Jak długo jesteś pielęgniarką? Od 18 lat. A ty co robisz? Jestem dyrektorem kreatywnym i starszym wiceprezesem w agencji reklamowej. Musisz mieć dużo pracy. Przystojnie. To ojciec dziecka? Właściwie, przepraszam, jestem zbyt wścibska. Nie szkodzi. Miło czasem porozmawiać z kimś spoza pracy. Pierwszy raz mam kontakt z kimś z zewnątrz, a mieszkam tu już 8 miesięcy. Mieszkasz sama? Tak. Praca była bardzo interesująca, a zabrakło mi powodu, żeby ją odrzucić. Niedługo zmęczy cię ta praca. Serce dziecka bije normalnie. Nie ma przedwczesnych skurczy. To już wszystko. Potrzebna mi będzie twoja karta ubezpieczeniowa. Poszukam w torebce. Masz piękny dom. Ciepły i gościnny. Ma dobre... Jak to się nazywa? Feng Shui. Przepraszam. To moja wina. Za cicho chodzę. Wspaniała kolorystyka. Piękny pokój. Będzie piękny, kiedy go skończę. Karta. Dzięki. Prawie bym zapomniała, mam dla ciebie witaminy prenatalne. Zawierają więcej witaminy C i E. Powinnaś brać dwie dziennie. Wszystko w porządku? Zakręciło mi się w głowie. Pewnie ze zmęczenia. Nie zdziwiłabym się. Połóż się i odpocznij. Sama znajdę wyjście. Na pewno? Tak. Potrzebny ci odpoczynek. Zapewne. Dziękuję. Spróbuj się zrelaksować. Twoja karta. Dziękuję. Gdyby było ci coś potrzebne, po prostu dzwoń. Dziękuję. Do widzenia.
Sam jej to podam. Jenna. Bardzo mi przykro. To na zatrzymanie produkcji mleka. Weźmiesz ze sobą, gdy cię wypiszą ze szpitala. Mamy tu psychologa. Jeśli chcesz, mogę cię umówić. Powiesz mi, co się stało? Kiedy zaczął się poród? Chyba w środku nocy. Potem straciłam przytomność. Pamiętasz, co było wcześniej? Odwiedziła mnie Lynn Mallory, pielęgniarka prenatalna. A więc skorzystałaś z usług szpitala. Kiedy cię odwiedziła? Wczoraj, w niedzielę. Dziś jest wtorek. Daliśmy ci środek nasenny. Spałaś, od kiedy cię tu przywieźliśmy. Pielęgniarka nazywa się Lynn Mallory. Zaraz to sprawdzę. A moje dziecko? Musisz teraz odpoczywać. Wiem, że ci ciężko, ale próbuj o tym nie myśleć. Dam ci znać, jak skontaktuję się z tą pielęgniarką. Co się stało z moim dzieckiem? Jeszcze nie wiadomo. Urodziłaś w domu, więc może nigdy się nie dowiemy. Możliwe, że pępowina się zaplątała i pozbawiła dziecko tlenu. Rozumiem. Nawet autopsja może tego nie wyjaśnić. Chcę mieć opiekę w domu. Zawiadomię o tym szpital. Musisz to wziąć. Odpoczywaj. Później do ciebie zajrzę. Gdzie leży Gina Davis? Dziękuję. Witaj. Tom? Co tu robisz? Jak się czujesz? Skąd o tym wiesz? Nie oddzwoniłaś, więc zadzwoniłem do twojego biura. Powiedzieli mi, że miałaś przejść na urlop macierzyński, kiedy doszło do tragedii. Policzyłem miesiące i wsiadłem w pierwszy samolot. Nadal nie wiem, co się z nią stało. To musiało być straszne. Poród w samotności. Pamiętam tylko urywki. Przypomnisz sobie. To była dziewczynka. Straciłam ją. Przepraszam. To nie twoja wina. Powinnam była ci powiedzieć. Nie myśl o tym. Później do tego wrócimy. Teraz musisz się przespać. Coś ci przynieść? Dziękuję, że przyjechałeś. Pani Davis?
Nazywam się Dale Pendergast i jestem dyrektorem tego szpitala. Normalnie nie zawracałabym pani głowy, ale mamy problem. Twierdzi pani, że pielęgniarka, która panią odwiedziła, nazywa się Lynn Mallory. To ona powiedziała pani, że jest pracownikiem naszego szpitala? Tak. To znaczy, nie zupełnie. Wysłałam zgłoszenie, a ona oddzwoniła. Wśród naszych pracowników nie ma żadnej Lynn Mallory. Ale wysłałam zgłoszenie, zapytajcie doktora Morrisa. On to potwierdza, ale nie widział pani od poprzedniego tygodnia, bo przyszła do mnie pielęgniarka. Na pewno da się to wyjaśnić. Nie wymyśliłam sobie tego. Przyszła do mojego domu. Miała uniform, przyniosła detektor tętna płodu, dała mi witaminy, pobrała krew. Może pracuje w innym szpitalu. Spróbuję ją odnaleźć. Lekarz sądowy zlecił autopsję. Policja chce panią przesłuchać. Policja? To normalna procedura w takim przypadku. Przykro mi. Wszystko będzie dobrze. Witaj. Nadal tu jesteś? Chcesz wstać? Mam ochotę się przejść. Pomogę ci. W barze mają kiepskie kanapki, więc przyniosłem kawę i pączki. Jenna Davis? Tak. Detektyw Dana Hogg. Kradzieże i zabójstwa. Zabójstwa? Kim pan jest? Tom Robbins. To mój przyjaciel. Chcę porozmawiać z panią Davis w cztery oczy. Wolałbym zostać. Też chcę wiedzieć, co się stało. Czemu? Tom jest ojcem dziecka. Był pan tam? Nie, mieszkam poza miastem. Nie jesteśmy razem. Proszę więc zostawić nas teraz same. Nic mi nie będzie tam. Zamelduję się w hotelu i wrócę. Będę czekała. Mamy raport dyrektora szpitala. Twierdzi pani, że odwiedziła panią pielęgniarka z tego szpitala. Tak, ale nikt tu o niej nie słyszał. Sądzi pani, że ta osoba ma związek ze śmiercią pani córki? Tak. Czemu? Nie mam pewności, ale była ostatnią osobą, którą widziałam. A teraz zniknęła. Była obecna przy porodzie? Pamiętam ją jak przez mgłę. Ale ciągle traciłam przytomność. Kiedy panią znaleziono, pępowina była przecięta. Może mi to pani wyjaśnić? Niczego nie pamiętam. Dała jej pani jakieś pieniądze? Powiedziała, że wystawi mi rachunek. Jej numer powinien być zapisany w mojej komórce. Wybrany numer jest nieaktywny. Cholera. Sprawdzę ten numer. I przyślę tu portrecistę, żebyśmy wiedzieli, kogo szukać. Jasne. Nie znam jej.
Sprawdziłam cały personel. W programie prenatalnym bierze udział 5 pielęgniarek. Dwie były wtedy na dyżurze, dwie w domu z rodziną, a jedna była poza stanem. Żadna z nich nie miała kontaktu z Jenną Davis. Mogę to pokazać pracownikom? Oczywiście. Jest coś jeszcze. W jej krwi wykryto ślady środków uspokajających, a konkretnie barbituranów. Skonsultowałam to z jej położnikiem. Nie przepisywał jej nic takiego. Chciałabym z nim porozmawiać. To dr Morris. Dam pani numer. U dziecka wykryto jakieś anomalie? Autopsja odbędzie się dziś po południu. Zawiadomię panią o wynikach. Dziękuję za rozmowę. Poród, gdy matka jest nieprzytomna, to wielka rzadkość. Znam przypadki, gdy matka jest poddawana całkowitemu uśpieniu, ale tylko jeśli wcześniej wielokrotnie rodziła. A o tę pielęgniarkę pytałam we wszystkich szpitalach w promieniu 50 mil. Nigdzie nie pracuje Lynn Mallory. Dziękuję. Dziękuję za pomoc. Chcesz, żebym przygotował ci coś do jedzenia? Nie, nie, jestem wyczerpana. Chcę się teraz położyć. Oczywiście. Jeśli chcesz, mogę zostać w mieście przez kilka dni, żeby ci pomóc. Będzie mi bardzo miło. Obiecuję, że nie będziesz się stresowała. Znasz sytuację. Obiecuję. Słucham. Możesz tu przyjść jak najszybciej? Tom. Co się dzieje? W dziecięcym pokoju zaczęła grać muzyka. Poszłam tam i znalazłam kamerę wideo. Zostawiłam ją tamtego dnia, kiedy przyszła ta pielęgniarka. Niestety nic się nie nagrało. Potem okazało się, że buteleczka z witaminami prenatalnymi, które dała mi ta pielęgniarka, zniknęła. Tak jakby ta kobieta nigdy nie istniała. To wszystko jest jeszcze zbyt świeże, nieprawda? Jest wiele rzeczy, które mnie dezorientują. Ciągle o tym myślę i brak w tym sensu. Czemu miałabym mnie okłamywać? Może policja coś ustali? Uważają mnie za wariatkę. W tych okolicznościach, dzięki. Po tym, co przeszłaś, każdy byłby zdezorientowany.
Przestań myśleć o tej kobiecie i pozwól działać policji. Teraz jest czas na łzy. W tej chwili to niemożliwe. W tej historii coś się nie zgadza. Musisz zrozumieć, że wydarzyło się coś, nad czym nie masz kontroli. Wyluzuj i pamiętaj, że nie jesteś sama. Naprawdę? Pomożesz mi znaleźć tę kobietę? Zostanę tak długo, jak będę ci potrzebny. Jesteś tego pewien? Nie cierpię, kiedy to robisz. Masz rację. Dziękuję. To z biura muszę odebrać. Jasne. Czemu tu przyszłaś? Powinnaś odpoczywać i stracić pracę. Może są w domu. Nigdy nie zabieram notatek do domu. Straszny to bałagan. Bo ich szukałam. Zostawiłam je na biurku. Po tym, co przeszłaś, czemu to się stało akurat teraz? A pytałaś o to Ross? Wchodziła do mojego gabinetu? Co to za krzyki? Jenna. Nie spodziewałem się, że tu przyjdziesz. A ja nie spodziewałam się, że ktoś będzie sabotował moją pracę. Sabotował? Zniknęły notatki Jenny. Musimy je przesłać do klienta. Są u mnie. U ciebie. Leżały na twoim biurku. Chciałem je przejrzeć przed wysyłką. Debbie, zostaw nas na chwilę samych. Odsunął mnie od projektu. Jestem chwilowo na urlopie zdrowotnym. Było zamieszanie z dokumentami. Chyba trochę przesadziłam. Wstrzymaj się z tym do jutra. Ktoś do mnie przyszedł. Na razie. Pani detektyw, mogę wejść? Oczywiście. Mam nadzieję, że ma pani dobre wieści. Chciałabym. Nie możemy znaleźć nikogo zgodnego z pani opinią. A co z tym numerem telefonu? To był telefon na kartę, którego nie trzeba nigdzie rejestrować. A więc po co pani przyszła? Wykryto w pani krwi ślady środków uspokajających. To niemożliwe. Brała pani jakieś lekarstwa? Tylko witaminę prenatalną od Lynn. To były pewnie środki uspokajające. Mogę je zobaczyć. Zniknęły. Pewnie otumaniła mnie lekami. Brakowało jeszcze 2 tygodni, a mimo to zaczęłam rodzić. A może podała mi pitocynę, żeby przyspieszyć poród? Wiele pani wie o pitocynie. Czytałam o tym w internecie podczas mojej pierwszej ciąży. Rozumiem. Sprawdzę to w laboratorium, ale pitocyna szybko się przyswaja i trudno wykryć jej obecność we krwi. Jako pielęgniarka na pewno o tym wiedziała. Wystarczy, że miała dostęp do internetu. Czy powiedziała pani sekretarce, że nie wie pani, jak sobie poradzi z wychowaniem dziecka? Była pani w moim biurze? Nie, muszę się tłumaczyć z tych słów. Ostatnio dostała pani awans. Tak. Trzeba włożyć wiele pracy, żeby awansować na wiceprezesa, a jeszcze więcej, żeby utrzymać to stanowisko. Co pani sugeruje? Tylko spekuluję. W oparciu o zeznania lekarzy i pani kolegów z pracy. Uważa pani, że zabiłam własne dziecko? Abby? Jak ci idzie ewaluacja? Chcę się z nią natychmiast widzieć. Powiedziała pani policji, że byłam na prochach. W porządku, Abby. Chcę zobaczyć wyniki autopsji mojego dziecka. Proszę panią, ma pani wyniki autopsji?
To musi być jakiś błąd. Nie doszło do autopsji. Szczątki pani dziecka zostały skremowane. Co takiego? Jak to? Przykro mi, ale tak napisano w rejestrze. Może to pomyłka. Nie wierzę, że to pomyłka. Obiecuję, że osobiście się tym zajmę. Ktoś fałszuje pani rejestry i tylko tyle ma pani do powiedzenia? Bardzo mi przykro. Niepotrzebne mi pani przeprosiny. Chcę wiedzieć, kto za to odpowiada. Proszę zawiadomić policję. O moich wynikach od razu im pani doniosła. To jakiś koszmar, Tom. Możliwe, że coś znalazłem. Dokładnie obejrzałem twoje nagranie. Kamera wyłącza się tuż po tym, jak ją odłożyłaś, więc ta kobieta się nie nagrała. Mówiłam ci, że jej tam nie ma. Jednak coś znalazłem. Przegrałem materiał na mój komputer, żebyśmy mogli to razem obejrzeć. Po odłożeniu kamery widać było okno. Co widzisz za oknem? Samochód. To Ford Taurus. Widać część rejestracji. Skontaktowałem się z kolegą z mojej gazety i dałem mu te numery. On ma kontakty w różnych agencjach. Spróbuję namierzyć właściciela tego auta. Ta policjantka uważa, że mam coś wspólnego ze śmiercią mojego dziecka. Nie mówisz poważnie. Wykryto w mojej krwi podejrzane lekarstwa. W szpitalu odbyła się kremacja dziecka. Ciągle o tym myślę. Jedynym sensownym wyjaśnieniem jest, że tej pielęgniarce bardzo zależało na moim dziecku. Co takiego? Wtedy wszystko pasuje. Udając pielęgniarkę, przyjeżdża do mojego domu. Podaje mi środki uspokajające, a potem wywołuje poród. Tylko po co? Może chciała porwać dziecko. Ale coś poszło nie tak i dziecko zmarło, więc spanikowała i uciekła. Muszę znaleźć tę kobietę, tylko nie wiem jak. Nie tak szybko. Skupmy się na tym, co mamy. Obiecuję, że ją znajdziemy. I dowiemy się, o co chodziło. Chyba przeczytałeś jakiś poradnik o mówieniu właściwych rzeczy. Słucham? To ze szpitala. Kiedy? Nie mam pewności, że to ona, ale ją pani widziała. Właśnie zaczęłam dyżur, kiedy nieznana mi kobieta wyszła z dyżurki. To nie była żadna z naszych pielęgniarek? Nie. Była pani wzrostu, miała długie blond włosy i okulary. Czemu tego nie zgłosiłaś? Bo mogła być nowa albo z nocnej zmiany. Nadal pani uważa, że polecenie kremacji to była zwykła pomyłka? Zawiadomię detektyw Hoch. Dziękuję. Nie wie pani, przez co przeszłam. Słyszałam, cały szpital o tym. Rzadko rodzą się martwe dzieci, a w tamtym tygodniu było dwoje. Słucham? Kilka dni wcześniej inna kobieta też urodziła martwe dziecko. Nie wie pani, jak mogę się z nią skontaktować? Nie wolno mi udzielać informacji o pacjentach. Muszę na chwilę wyjść. Mój kolega namierzył te numery. To auto z wypożyczalni. Dzień przed porodem wypożyczyła je Nicole Parker. Mam jej adres. Ale najpierw musimy coś sprawdzić.
Jesteś pewna, że to tutaj? Adres się zgadza. Mają niezły wóz terenowy. Tak tylko mówię. Zaczekaj tutaj. Nie chcę, żeby czuła się nękana. A nie będzie. Nie chcę, żeby tak to wyglądało. Trzeba to zrobić delikatnie. Zaczekaj tu na mnie. O co chodzi? Maggie Carter? Nazywam się Jenna Davis. Dzwoniłam do pani, ale numer był zablokowany. Zgłaszałam to już u operatora. Jeśli coś pani sprzedaje, nie o to chodzi. Chcę porozmawiać o pani dziecku. Wiem, że urodziło się martwe. Jest pani z policji? Nie. To samo stało się kilka dni temu z moim dzieckiem. Co to ma wspólnego ze mną? Chcę wiedzieć, co się stało z pani dzieckiem. Nie ma o czym mówić. Zmarło przy narodzinach. Lekarze mówią, że miałam toksemię. Była u pani przed porodem pielęgniarka? Słyszała pani o Lynn Mallory? Nie. Podawała się za pielęgniarkę, ale okazało się, że to nieprawda, a teraz moje dziecko jest martwe. Czemu mi pani o tym opowiada? Policja mi nie wierzy, więc pomyślałam, że możemy sobie nawzajem pomóc, ale nie możemy. Przykro mi z powodu pani dziecka, ale nie mogę pomóc. Chwileczkę. Poznaje pani tę kobietę? Nie. Nawet pani nie spojrzała. Masz coś? Mówiłeś, że znasz adres Nicole Parker. Jedźmy tam. Co teraz? Zaczekamy. Może ktoś się pojawi. Tej kobiety nie stać na opłacenie rachunków, więc skąd miała pieniądze na nowe auto terenowe? Widać ma inne priorytety. Coś się tu nie zgadza. Dokąd idziesz? Mam pomysł, zaraz wrócę. Nie można zabierać cudzej poczty. Przejrzymy ją tylko. Jeśli nie wzbudzi naszych podejrzeń, włożymy ją z powrotem. Schowaj się. To ona. To Lynn Mallory. Jesteś tego pewna? Tak. Zmieniła kolor włosów, ale to na pewno ona. No, wyś miała rację. Odjeżdża. Co robisz? Chcę zajrzeć do jej domu.
Jedź za nią. Tylko jej nie zgub. Nie ruszać się. Proszę stamtąd zejść. Tak jak mówiłem, kiedy przychodzi polecenie kremacji, sprawdzam numer na formularzu, a następnie kieruję wskazane szczątki do kremacji. I nie zastanawia się pan, co jest w środku. A pani by się nad tym zastanawiała? Mogę już zjeść mój lunch? Jasne. Nie mam więcej pytań. Detektyw Reese, włamanie i zabójstwa. Napije się pani kawy? Opowiedziała pani ciekawą historię przy aresztowaniu. Co pani tam robiła? Chciałam porozmawiać z kobietą, która tam mieszka. Czekałam, aż wróci. To kobieta z pani opowieści? Tak. Nicole Parker. Myślała pani, że przyjdzie? Tak. W jaki sposób ją pani odnalazła? Kręciłam film dla mojego dziecka i nagrał się samochód za oknem. Trafiłam do niej po numerach rejestracyjnych. Sama pani tego dokonała? Musi pani mieć znajomości. Proszę mi o tym opowiedzieć. Mogę zobaczyć te kasety? Została w moim domu. Nazywam się Nicole Parker. Chcę się widzieć z detektywem Reese'em. Mogę skorzystać z telefonu? Dziękuję. Przepraszam. Pani Parker. Tak, dziękuję, że pani przyszła. Detektyw Reese. Tom. Zostałam aresztowana.
To ona. Co zrobiłaś z moim dzieckiem? Proszę wrócić do pokoju. Podałaś mi fitocynę? Była w tych witaminach? Nie wiem, o czym pani mówi. Zamknij ją w pokoju. Widziałam w twoim domu butelkę ze smoczkiem. Nie mam dzieci. Ona kłamie. O co tu chodzi? To ona była w moim domu? Tak. Pani Davis twierdzi, że jest pani odpowiedzialna za śmierć jej dziecka. Podobno kobieta podająca się za pielęgniarkę przyspieszyła poród, a potem uciekła, kiedy dziecko urodziło się martwe. Widocznie z kimś mnie pomyliła. Ale bardzo jej współczuję. Chyba jej pan nie aresztuje. Doceniam pani wrażliwość, ale ta kobieta złamała prawo. Więzienie w niczym jej nie pomoże. Nie wiadomo, co by się stało, gdyby zastała panią w domu. Zachowuje się bardzo agresywnie. Nie chcę wnosić zarzutów. Proszę wystąpić o zakaz zbliżania. Dobrze. Właśnie wychodzę z komisariatu. Musimy się spotkać. Jenna. Tom. W porządku? Tak. Jest pani wolna. Ma pani szczęście, że pani Parker nie wniosła zarzutów. Kim pan jest? Tom Robbins. Ma pan z tym coś wspólnego? Nie. Jestem tylko przyjacielem. Jeśli jeszcze raz złapie pani około jej domu, będzie pani potrzebny adwokat. Nie wiem, jak mnie znalazła. Jestem na celowniku. Myślałem, że jesteś ostrożniejsza. Byłam ostrożna. Nie zostawiłam odcisków i pozbyłam się szczątków dziecka. Nie chcę znać szczegółów. Niepotrzebnie dałem się w to wciągnąć. Gdybyś lepiej prowadził swoje księgi, miałbyś większy wybór. Wszystko nam się uda, jeśli nie spanikujemy. Powinnaś na trochę wyjechać. To wzbudziłoby podejrzenia. Zresztą nie wyjadę bez mojej forsy. Co ich zatrzymało? Przylecą tu jutro. Dokumenty już prawie gotowe. Gdybyś zamknęła ją w areszcie, mielibyśmy wolną rękę. Ale teraz to ona jest podejrzana. A co jeśli wróci? Zgubiłem Nicole, kiedy weszła do budynku. Co robisz? Jej rachunek telefoniczny. Może coś tam znajdę. Nie możesz otwierać jej listów, to przestępstwo federalne. Widziałam w jej domu butelkę dziecięcą. Czego to dowodzi? Na komisariacie powiedziała, że nie ma dzieci. Może właśnie dlatego udawała pielęgniarkę? Może chciała ukraść nasze dziecko? Bo nie może mieć własnych. Dlatego wymyśliła ten szalony plan. Ale coś poszło nie tak i nasze dziecko umarło. Posuwasz się za daleko. Zawiadom detektyw Hawk, że znalazłaś Nicole Parker. Ona mnie nie posłucha. Według niej to ja jestem winna. Bendix, słucham. Przepraszam, pomyłka. Czy ty mnie słuchasz? Co mówisz? Zwolnij trochę. Ona mnie okłamała. Czymś mnie odurzyła. Masz obsesję. Moje dziecko nie żyje. To było też moje dziecko. Zdarzyła się tragedia. Jestem tu tylko dla ciebie. Ale nie chcę patrzeć, jak zaczynasz popadać w obłęd. Więc wyjedź. Mam wyjechać. To byłaby jakaś odmiana. Znowu wracamy do przeszłości. To ty odeszłaś do lepszej pracy. Mogłeś mnie poprosić, abym została. Nie chciałem stawać ci na drodze. Może tego chciałam. Więc trzeba było mi to powiedzieć. Nie jestem jasnowidzem. Właśnie w tym problem. Byliśmy razem przez 2 lata. Powinieneś mnie lepiej znać. Mogłeś mi powiedzieć, że jesteś w ciąży. Ja też nie wiedziałam. To było dla mnie zaskoczenie. Dowiedziałam się o tym w nowej pracy. Byłam w 6. tygodniu i nie wiedziałam, co mam zrobić. Myślisz, że nie zająłbym się własnym dzieckiem? Nie chciałam cię tym obciążać.
Nie chciałam, żebyś czuł się jak w pułapce. I kto tu kogo dobrze nie znał? Dziękujemy za kontakt z agencją adopcyjną Seversa. Nasze biuro jest teraz zamknięte. Prosimy o telefon w godzinach pracy. Agencja adopcyjna. Nie sądzisz, że to podejrzane? To dziwne, ale nie możemy wyciągać wniosków. Może jest bezpłodna i ma zamiar adoptować jakieś dziecko. A to nie są wnioski? Słucham. Nie zgadnie pani, co właśnie dostałam. Kopię raportu detektywa Reese'a. Uznał, że mnie to zainteresuje. Mogę to wyjaśnić. Nie ma potrzeby. Znalazłam ją. Proszę mi zaufać. Nie łączy nas aż tak bliska znajomość. Gdzie pani jest? Radzę pani wrócić do domu i poszukać porady prawnej. W jakiej sprawie? Nieumyślne spowodowanie śmierci. Co takiego? Młoda, samotna kobieta dostaje wspaniałą pracę. Wtedy dowiaduje się, że jest w ciąży. Później dostaje wspaniały awans. Okazuje się, że będzie trudniej niż sądziłam. W internecie znajduje sposób na samodzielne pozbycie się ciąży. Żeby ukryć ślady, wymyśla tajemniczą pielęgniarkę. Gdybym nie chciała mieć tego dziecka, to czemu czekałabym do końca ciąży? Po co bym nakręcała dla dziecka film? Nie wierzę, że pani naprawdę tak myśli. Nie wiem, co myśleć. Radzę pani natychmiast wrócić do domu, albo sama po panią przyjadę. Co się dzieje? Hoch chce mnie oskarżyć o nieumyślne spowodowanie śmierci. Przecież to absurd. Uważasz, że oszalałam? Nie. Nie mogę zgłosić się teraz na policję. Jeśli mnie oskarżą, to ta kobieta zniknie na zawsze. Nie wrócę tam, dopóki nie znajdę odpowiedzi. Chcę odwiedzić tę agencję adopcyjną. To nasz jedyny ślad. Załóżmy, że masz rację. Jeśli tam pójdziesz, to od razu cię rozpoznają. Rozpoznają samotną kobietę, Jenna Davis. Ale nie będą podejrzewać pani i pana Robinsów. To właśnie tutaj weszła Nicole Parker. Państwo Robbins do pana Seversa. Spokojnie, skarbie. Bardzo się denerwuję. Zapraszam. Usiądźcie. Nazywam się Dolan Severs. Jak mogę pomóc? Jesteśmy zainteresowani adopcją. Postanowiliśmy zacząć tutaj, bo słyszeliśmy o was wiele dobrego. Naprawdę? Od kogo? Nie trafia się na okładki najlepszych magazynów bez powodu. Robimy, co w naszej mocy. Jesteśmy agencją ukierunkowaną na klienta i naszym celem jest pomaganie w podejmowaniu decyzji dotyczących planowania rodziny. Co roku znajdujemy dom dla około 120 dzieci ze Stanów Zjednoczonych oraz z innych krajów. Teraz powiedzcie mi coś o sobie. Jak długo jesteście małżeństwem? Szczęśliwym małżeństwem. 3 lata. Adopcja to poważna decyzja. Dobrze to przemyśleliście? Musimy mieć pewność, że to świadoma decyzja. Chciałem zajść w ciążę podczas miesiąca miodowego, ale okazało się, że nie mogę mieć dzieci. Próbowaliśmy wszystkiego. A bardzo chcemy mieć dziecko. Rozumiem.
Jaka płeć was interesuje? Dziewczynka, chłopiec. Oczywiście dziewczynka. Madeline. Pamiętałeś? To imię z opowieści dla dzieci. Mówiłaś mi o tym na trzeciej randce. Masz rację. Po powrocie z obiadu. Obecnie mamy troje dzieci, które mogą państwa zainteresować. Jeśli nie macie nic przeciwko adopcji międzynarodowej, mamy 6-miesięczną koreankę. Ale żeby się z nią spotkać, trzeba udać się w podróż. Mam też dwoje ślicznych dzieci specjalnej troski. Chcemy, żeby była zdrowa i biała. Kaukaska. Nie mamy uprzedzeń. Chcemy tylko, żeby nie rzucało się w oczy, że dziecko zostało adoptowane. Przepraszam. Już tu są? Będę za kilka minut. Pokaż im dziecko. Będę z państwem szczery. Popyt na białe, zdrowe niemowlę jest bardzo wysoki. Ostatnio umieściłem w pewnej rodzinie dziecko, które odpowiada państwa opisowi, ale ta para czekała na nie prawie rok. Aż rok? Nie możemy tyle czekać. Jeśli chodzi o pieniądze, tu nie chodzi o pieniądze, tylko o dobro tych dzieci. Sekretarka da wam do wypełnienia formularz. Mając wasze dane, będzie nam łatwiej spełnić wasze oczekiwania. Potrzebny mi formularz dla tej miłej pary. Jest cudowna. Państwo Bennings, zaraz do państwa dołączę. Nie ma pośpiechu. Dziękuję, że państwo nas odwiedzili. Wypełnijcie formularz i odeślijcie go nam pocztą. Bardzo dziękujemy. Zastanawialiśmy się z żoną, czy dziecko nie mogłoby nocować dziś z nami w hotelu. Chcemy, żeby do nas się przyzwyczaiło, zanim wsiądziemy jutro do samolotu. Przykro mi. Osobiście mi to nie przeszkadza, ale zgodnie z prawem nie możemy wydać dziecka, dopóki wszystkie dokumenty nie będą gotowe. Będziecie mogli ją zabrać jutro rano. Jeszcze jeden dzień i będzie wasza. Co o tym myślisz? Nawet nie mrugnął, kiedy wspomniałem o pieniądzach. Musimy tam wrócić. Kiedy zobaczyłam to dziecko, wiem, że ci ciężko. Nie o to chodzi. Wiem, że uznasz mnie za wariatkę. Możesz to nazwać kobiecą intuicją albo instynktem macierzyńskim. Ale ja naprawdę czuję, że z tym miejscem jest coś nie w porządku. Wiemy, że Nicole tu była, ale nie wiemy po co. Nie mamy podstaw, żeby ją o cokolwiek oskarżać. Chyba że zdobędziemy jakieś dowody. Ten facet rzeczywiście pracuje po nocach. Szkoda, że nie kupiliśmy niczego do zjedzenia. Myślisz, że byłabym dobrą matką? Słucham? Na pewno. Pytam poważnie. Myślisz, że kariera byłaby dla mnie ważniejsza niż moje dziecko? Jak u twojej mamy. Może jestem taka jak ona. Nie musisz iść jej śladem. Mogłoby być inaczej, gdybyś miała wsparcie. Po twoim odejściu zastanawiałem się, czy to moja wina. Plułem sobie w brodę, że pozwoliłem ci odejść. Naprawdę uważasz, że wtedy byłoby inaczej?
Nie wiem. Oboje chcieliśmy zrobić karierę. Widywaliśmy się 2 razy w tygodniu, jeśli mieliśmy szczęście. Ale warto było czekać na te spotkania. Daj spokój. Z dzieckiem jest inaczej. Nie da się go wychować w 2 wieczory tygodniowo. Nie można ciągle jeść na mieście. Można zamawiać jedzenie do domu. Masz w pobliżu jakieś dobre knajpy? Właśnie tego chcesz? Spróbować ponownie? Widzę go. Zaraz nas zobaczy. Co to było? Odpowiedź na twoje pytanie. Chodźmy. Moja sekretarka też tu trzyma klucze. Ich nazwisko to Bennings. Sprawdź w komputerze, ja poszukam w aktach. Chyba znalazłem. Drodzy Państwo Bennings, z przyjemnością informujemy, że znaleźliśmy zdrową, nowonarodzoną dziewczynkę mającą wykształconych rodziców za $225,000. To zestawienie wydatków Nicole. Pitocyna, środki uspokajające. Bendix, histologia. Co to jest Bendix? To facet, do którego dzwoniła. Szpitalna kostnica? Proszę z panem Bendixem. Ma dziś wolne. Mam mu coś przekazać? Po co dzwoniła do kostnicy? W akcie urodzenia dziecka, które mają adoptować, Benningsowi jest informacja o jego matce? Nie. Sprawdzę pozostałe dokumenty. Rachunek za usługi świadczone przez Maggie Carter. Posłuchaj tego. To e-mail wysłany przez Nicole Parker o 6 rano 17 dnia bieżącego miesiąca. Dziecko się urodziło. Zamiana zakończona sukcesem. To właśnie 17 rano urodziło się moje dziecko. Ktoś przyszedł. Zostawiłam otwarty plik.
Idziemy. A dowody. Zajmie się tym policja. Oni ukradli nasze dziecko i zastąpili je zmarłym dzieckiem Maggie Carter. Ale jak? Kostnice. To dlatego nie ma aktu urodzenia, przynajmniej prawdziwego. Gdybyśmy go znaleźli, moglibyśmy zanieść go na policję. Ta dziewczynka, którą mają adoptować Benningsowie, to nasza Madeline. Wiem, że to ona. Nie mamy pewności. Te dokumenty nie były jednoznaczne, ale istnieje taka możliwość. Musimy znowu spotkać się z Seversem. Musimy dowiedzieć się, gdzie i kiedy chcą przekazać dziecko. Nie wiemy nawet, czy on też w tym siedzi. On może o niczym nie wiedzieć. Naprawdę w to wierzysz? Nie. Jeśli to się potwierdzi, policja będzie musiała przeprowadzić dochodzenie. Dopilnuj, żeby te dokumenty trafiły do działu personalnego. Panie Seavers, państwo Robbins, witamy ponownie. Nie byliśmy umówieni, ale może nas pan przyjmie? Postanowiliście adoptować jedno z dzieci, o którym mówiliśmy? Chcemy porozmawiać o dziewczynce, którą widzieliśmy tu wczoraj. Przykro mi, ale ona znalazła już rodzinę. Jest pan pewien, że to właściwa decyzja? Zawsze starannie sprawdzamy naszych kandydatów. Biologiczna matka nie ma tu prawa głosu? Moglibyśmy się z nią spotkać? Przykro mi, ale to niemożliwe. Proszę umówić się na formalne spotkanie. Czy Benningsowie widzieli się z matką dziewczynki? Do czego pan zmierza? Mamy powód wierzyć, że to dziecko zostało skradzione. To Gina Davis, uważaj, co mówisz. Dziękuję. Czy matka dziecka nazywa się Gina Davis? Nie wiem, o czym mówicie. Proszę, żebyście stąd wyszli. Doskonale pan wie, o czym mówimy. Wyjdźcie stąd albo wezwę ochronę. Oddajcie mi moje dziecko. Musimy obserwować to miejsce. Będą chcieli przekazać dziecko. Proszę, z detektyw Hawk. Włamanie i zabójstwa. Mówi Jenna Davis. Musi mnie pani wysłuchać. Wróciła pani do miasta? Już wiem, jak to zrobili. Dolan Seavers z agencji adopcyjnej wynajął Nicole Parker jako fałszywą pielęgniarkę. Podając się za Lynn Mallory, podłożyła mi martwe dziecko, a moje chcą sprzedać właśnie dzisiaj. Pana Davis, mogę to udowodnić. Gdyby to było pani dziecko, co by pani zrobiła? Ma pani dowody? Tak. Wykorzystali martwe dziecko Maggie Carter. Nicole Parker przekupiła pracownika kostnicy o nazwisku Bendix, żeby kremacja wyglądała jak przypadek. Ich nazwiska pojawią się w dokumentach agencji. Badanie DNA potwierdzi, że to moje dziecko. Nie mogę niczego obiecać. Proszę wrócić do miasta i zobaczymy, co da się zrobić. Nie wrócę bez mojego dziecka. Co powiedziała? Zostaliśmy sami. Jeśli zdobędziemy dziecko, mogą mu zrobić badanie DNA. To nasza jedyna szansa. Nie wiemy nawet, gdzie je trzymają. Seavers będzie chciał być przy przekazaniu dziecka. Nie zrezygnuje z tych pieniędzy. A więc musimy go śledzić. Musimy uzbroić się w cierpliwość. Panie Bennings, mówi Dolan Seavers. Mam już komplet dokumentów. Wiem, że spieszycie się na samolot. Mogę przywieźć dziecko do hotelu i tam przekażecie mi pieniądze.
Dokumentacja zniszczona. Czuję, że wpadniemy. Uciekajmy, póki się da. Nie wyjedziemy, dopóki nie dostaniemy pieniędzy. Weź się w garść. Zajmij się dokumentami. Ja jadę po dziecko. Spójrz. Co teraz? Mamy za nią jechać? Nie, zaczekamy na Seversa. Właśnie idzie. Chodź, albo go zgubimy. Idź za nim sam. Proszę, z detektywem Reese'em. Mówi Jenna Davis. Proszę przyjechać i mnie aresztować. Jestem w hotelu Proclamation. Nie pozwolę, żeby Nicole Parker zabrała moje dziecko. Nie odwracaj się, albo zrobię ci scenę. Zaskoczona? Czemu ukradłaś mi dziecko? Nic na mnie nie masz. Powiesz to policji. Wiem o twoich powiązaniach z kostnicą i o drugim dziecku. Odejdź stąd. Ja chcę tylko odzyskać moje dziecko. I nikomu nic nie powiesz? Daję ci większą szansę, niż ty dałaś mnie. Panie Seavers, gdzie nasze dziecko? To nasze dziecko. Panu Davis? Proszę odłożyć dziecko. To moje dziecko. Proszę je odłożyć. Oni ukradli mi córkę i chcieli ją sprzedać. Nikomu jej nie oddam. Zatrzymajcie ją. Detektyw Reese? Tak, co się dzieje? Detektyw Hawk, w pańskim biurze powiedziano mi, gdzie pana znaleźć. Proszę spojrzeć na to. To nakaz zatrzymania Nicole Parker, znanej też jako Lynn Mallory. Za chwilę mamy samolot. Możemy już zabrać dziecko? To nie takie proste. Dobrze się nią zajmę. O
Oni jej nie skrzywdzą. Wystarczy badanie DNA i wszystko będzie jasne. Szybko do nas wróci. Proszę o wykonanie tych badań jak najszybciej. Oczywiście. Po pani telefonie dokładnie zbadałam przeszłość Nicole Parker. Była dawniej położną. Została zwolniona za wykradanie lekarstw ze szpitala. Potem poznała Seaversa, który prowadził legalną agencję adopcyjną. Kiedy oferowano za dziecko pieniądze, Nicole wynajmowała biedną kobietę taką jak Maggie Carter, żeby zaszła w ciąży i odsprzedała im dziecko. Seavers fałszował dokumentację, wmawiając klientom, że dziecko pochodzi z dobrej rodziny. Niestety dziecko Maggie Carter urodziło się martwe, tak. Wtedy Nicole wymyśliła sprytny plan. Trzymała martwe dziecko w kostnicy, dopóki nie znalazła zastępstwa. Potem podmieniła dzieci, pozbyła się szczątków. Przyjmowanie pieniędzy w zamian za dziecko jest nielegalne, ale trudno to udowodnić. Federalni zamknęli agencję adopcyjną. Przygotowują teraz listę zarzutów wobec Nicole i Seversa. Oskarżą ich m.in. o porwanie. Pewnie nigdy nie dowiemy się, ile jeszcze dzieci sprzedali. Wy mieliście szczęście, Jeno. Myślałem, że przekażę ci dziecko w innych okolicznościach, ale moje gratulacje. Masz córkę. Witaj, Madeleine. Wygląda zupełnie jak ja. Tęskniłam za tobą, a ja za wami. Gdzie twoje rzeczy? Już wszystko wysłałeś? Mam tylko to. Aparat? Nie wyjeżdżasz? Wiem, że umawialiśmy się, że będę was odwiedzał, ale zrozumiałem, że mam tu wszystko, czego mi trzeba. Nie mów, że rzuciłeś pracę. Rozmawiałem z ludźmi z lokalnej gazety i od przyszłego miesiąca będę miał tu pracę. Jesteś pewien, że tego właśnie chcesz? Żadnych stresów, stabilna pensja. O co chodzi? Chcesz, żebym wyjechał? Nie, ale 2 godziny temu. Złożyłam wymówienie. Co takiego? Uznałam, że po wszystkich naszych przeżyciach zasłużyłam na trochę odpoczynku. Z czego będziemy teraz żyli? Coś wymyślimy. Przynajmniej mamy teraz wspólne priorytety. A ja mam pomysł na nowy reportaż. Naprawdę? Tak. Nazwę go Nowe Początki. Przyjechałam ze szpitala. Uniform mówi sam za siebie.